zaniepokojenie działaniami Rosji. Plan: w razie inwazji Rosja gromadzi wojska przy granicy z Ukrainą. W razie inwazji Unia Europejska musi zareagować. Posłowie Parlamentu Europejskiego przyjęli specjalną rezolucję, w której wyrazili głębokie zaniepokojenie działaniami rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą. W razie inwazji na Ukrainę Unia Europejska musi zareagować surowymi sankcjami, w tym natychmiastowym wstrzymaniem importu ropy i gazu z Rosji, podkreślili eurodeputowani. W przypadku, gdyby zbrojenia doprowadziły do inwazji Rosji na Ukrainę, Unia Europejska musi jasno określić, że konsekwencje takiego naruszenia prawa i norm międzynarodowych będą surowe, zgodzili się europosłowie. Taki scenariusz musi skutkować natychmiastowym wstrzymaniem importu ropy i gazu z Rosji do Unii Europejskiej, wykluczeniem Rosji z systemu płatniczego SWIFT oraz zamrożeniem aktywów i anulowaniem wiz do Europy wszystkim oligarchom powiązanym z rosyjskimi władzami, postulują deputowani do Parlamentu Europejskiego, którzy przyjęli rezolucję 569 głosami, przy 67 głosach sprzeciwu i 46 wstrzymujących się. Europosłowie oburzeni informacją na temat Czech parlamentarzyści wyrazili też oburzenie informacją o wywołaniu przez rosyjskie służby wywiadowcze eksplozji składu broni w czeskich Wrbieticach w 2014 roku, w której zginęło dwóch obywateli Czech. Posłowie do Parlamentu Europejskiego wyrażają głęboką solidarność z narodem i władzami Czech, a także zdecydowane poparcie dla tego kraju w związku z konfliktem dyplomatycznym z Rosją i wydaleniem pracowników ambasady przez oba kraje, zadeklarowali politycy. Ponowili też apel o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie uwięzionego rosyjskiego opozycyjnego działacza Aleksieja Nawalnego, którego skazanie było umotywowane politycznie i sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji w zakresie praw człowieka. Europosłowie podkreślili, że władze rosyjskie, w tym prezydent Władimir Putin, osobiście ponoszą pełną odpowiedzialność za stan zdrowia Nawalnego.